wszystkich 40 tysięcy stomików polskich łączy stomia, ale na tym nasze podobieństwa się kończą. Każdy pacjent jest inny. Jeden jest mniejszy, drugi większy. Jeden szczuplejszy, inny grubszy. Mały, duży, z komplikacjami na samych powłokach brzucha. Dlatego sprzęt musi być dobierany indywidualnie. Więc pacjent po samej operacji stomii drogą prób i błędów, które trwają nieraz kilka miesięcy, a nawet do roku, próbuje dobrać sobie taki sprzęt, który będzie dla niego optymalny. To znaczy, będzie dobrze przylegał do skóry, nie będzie tej skóry odparzał, będzie szczelny i będzie dyskretny. Będzie miał taki filtr, który nie będzie przepuszczał przykrych zapachów i gazów. Tego oczekujemy od sprzętu, a według naszej wiedzy ustawa, która ma wejść w życie, ograniczy dostęp do wysokiej jakości sprzętu, ustalone zostaną standardy na worek. Tych standardów niestety nie znamy i naprawdę wąska grupa pacjentów stomijnych z tego sprzętu będzie mogła korzystać. Reszta pacjentów będzie musiała za ten sprzęt zapłacić. To siłą rzeczy oczywiście warunkuje bardzo silne konsekwencje na życiu codziennym tych osób. Tu już nie będzie mowy o tym, że taka osoba może pozwolić sobie na to, żeby wyjść dalej niż do toalety. I niestety nie będą te osoby mogły podejmować czy edukacji, czy pracy, ponieważ nie będą w odpowiedni sposób zabezpieczone. Mówimy tu po pierwsze o bólu fizycznym, a drugim po prostu dalej z problemami z podciekaniem, w związku z tym z brakiem zabezpieczenia właściwej higieny tego miejsca. Dzisiaj niestety mamy taką sytuację, że mimo że ustawa, prace nad ustawą rozpoczęły się, no niedługo będzie rok temu. W lipcu mieliśmy spotkanie w tym temacie. Tam usłyszeliśmy całą masę zapewnień i ogólników ze strony Ministerstwa Zdrowia. I dzisiaj właściwie jesteśmy na podobnym etapie, mimo że projekt ustawy ma już lada moment trafić do prac sejmowych. Dzisiaj wiele tez, które padły na tym spotkaniu, opracuję, przygotuję i przekażę do Ministerstwa Zdrowia. Nie po to, żeby prowadzić jakąś, nie daj Boże, walkę polityczną, tylko po to, żeby przy procedowaniu tej ustawy naprawdę bezpieczeństwo pacjenta, ale również bezpieczeństwo polskich producentów było zabezpieczone. Pozytywnym zaskoczeniem jest to, że ministerstwo chce rozmawiać. To jest dobrze. Usłyszeliśmy po raz kolejny zapewnienia, że cały asortyment stominy będzie bezpłatny dla pacjentów. To drugi plus. Usłyszeliśmy, że będą tworzone grupy limitowe, które zapewnią możliwość aplikacji, szczególnie z produktami niszowymi. To też jest ogromny sukces ze strony Ministerstwa Zdrowia, że przygląda się i dopuszcza dialog pomiędzy szczególnie organizacjami pacjenckimi, ich potrzebami versus to, co może się w przyszłości zdarzyć na rynku.